Wyróżniamy trzy typy rozmieszczenia osobników. Pierwsze jest to rozmieszczenie skupiskowe, które polega na tym, że osobniki łączą się w większe skupiska. Skupiskowość prowadzi do lokalnego wzrostu zagęszczenia osobników i jest ona najczęściej spotykanym rozmieszczeniem w przyrodzie. Drugi typ to rozmieszczenie losowe i występuje ono u bezkręgowców, takich jak pająki, wije, pasożyty. I polega ono na tym, że osobniki są losowo rozmieszczone na danym terenie. Trzeci typ rozmieszczenia to rozmieszczenie równomierne i jest to typ, który występuje w przyrodzie rzadko. Raczej on występuje w przypadku upraw roślin, gdzie jest ingerencja człowieka. Nawiązując do struktury przestrzennej populacji, wspomnę tutaj również o zasadzie Allego, która mówi o tym, że bez względu na typ rozmieszczenia i zagęszczenie i niedogęszczenie mogą działać na populację ograniczającą. O co tutaj chodzi? Powracając do tych rycin. Jeżeli mamy na przykład rozkład skupiskowy i tutaj mamy skupisko kilku osobników, to na tym danym obszarze może być tak, że po prostu tutaj będzie trochę za gęsto i te osobniki będą nawzajem sobie przeszkadzać. Natomiast jednocześnie będą obszary, gdzie tych osobników będzie bardzo mało i to też nie jest do końca korzystne dla populacji. Więc za dużo niedobrze, za mało niedobrze, najlepsza jest równowaga.